Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, czcigodny księże proboszczu, cieszę się, że w taki piękny, słoneczny dzień możemy uczcić święto zakończenie lata w gminie Tarnów. W najmniejszej miejscowości w gminie, w Łękawce. Mamy dzisiaj szczególną okazję, ponieważ dzisiaj dzięki inwestycji, dzięki pieniądzom unijnym udało nam się zrealizować zadanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej oraz centrum wsi. Centrum wsi będziemy czcić może w przyszłym roku. Natomiast dzisiaj chcemy oddać szkole i mieszkańcom właśnie to boisko wielofunkcyjne. Jestem dumny z tego, że w gminie Tarnów nie tylko budujemy w tych wielkich miejscowościach, które mają kilka tysięcy mieszkańców, które mają większe możliwości przebicia się, ale w tych najmniejszych, takich jak Łękawka, czy Poręba Radna, czy Biała. Ponieważ wszyscy Państwo zasługujecie na ten poziom, który staramy się wytworzyć i Wam dać. Nasza szkoła w Łękawce jest jedną z najmniejszych szkół. Liczy 62 dzieci, ale gdybyśmy tak naprawdę chcieli popatrzeć, to w klasach 1-6 jest tylko 48. Ale uważamy, że w każdej wsi powinna być szkoła. Ponieważ szkoła jest to centrum życia. To tutaj kształtowane są młode charaktery. To tutaj najmłodsi są wychowywani według najnowocześniejszych standardów. Gdzie klasy są małoliczne, gdzie każde dziecko jest dostrzeżone. Kiedy każdy problem jest rozwiązany. I to deklarujemy jako samorząd gminy, że oświata jest naszym priorytetem. Te inwestycje, które realizujemy, nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie wielu, wielu osób czy instytucji. Dziękował będę za chwilę. Natomiast muszę powiedzieć, że dzięki właśnie funduszom Unii Europejskiej, dzięki pracowitości naszych pracowników możemy te inwestycje realizować. W każdej miejscowości oddajemy jakąś cząstkę właśnie takich zadań, które żeśmy do tej pory zrealizowali. Cieszę się, że na dzisiejszą uroczystość przybyło tak wiele znakomitych gości. I tutaj chciałbym bardzo, bardzo gorąco przywitać. Cieszę się, że zaproszenie przyjęli od nas Państwo z naszego zaprzyjaźnionego samorządu ze Słowacji, z miasta Tornali i przybyli do nas. I tak jak, nie wiem, czy Państwo byliście na ostatniej uroczystości w Koszycach Wielkich, gdzie dostaliśmy prezent, bramę seklerską od węgierskich przyjaciół Chicken Shimo, tak samo dzisiaj gościmy naszych przyjaciół ze Słowacji, ale miejscowość Tornala jest specyficzna, ponieważ tak jak miejscowość w Siedmiogrodzie w Rumunii jest w większości zamieszkała przez Węgrów, tak również miejscowość Tornala też w większości zamieszkała przez Węgrów, więc możemy mówić, że gościmy gości ze Słowacji, ale w większości są to Węgrzy. Dlatego bardzo miło przywitać jest mi panią primator, panią Annę Szegedi. Pani Anna Szegedi jest obecnie primatorem miejscowości Tornala, ale do tego czasu była posłanką parlamentu słowackiego, była posłanką mniejszości węgierskiej. Witam również pana Ladisława Laksa, zastępcę primatora Tornala. Witam panią Milenę Helembajową, pracownika Urzędu Tornali. Państwo, nasi goście z Tornali, przypatrzą się dobrze Łękawce, bo będziemy zaraz rozmawiać odnośnie wymiany dzieci i młodzieży. I prawdopodobnie dojdzie do tego, że będziemy tutaj gościć w Łękawce właśnie dzieci z Tornali i mam nadzieję, że dzieci z Łękawki również
tam pojadę. Witam bardzo serdecznie gospodarza tutejszej parafii, księdza proboszcza Czesława Bakularza. Bakule, przepraszam. Witam serdecznie. Witam posłów, naszych posłów. Witam pana posła Józefa Rojka. Witam bardzo serdecznie. Pan poseł tradycyjnie na każdą naszą uroczystość przybywa. Na ostatniej mówiłem, że kończy, ale mam nadzieję, że nie skończy. Witam naszego pana posła z naszej miejscowości, z naszej gminy. Pana posła Andrzeja Sztorca. Witam serdecznie. Witam pana marszałka województwa małopolskiego, pana Stanisława Sorysa. I tutaj, witając pana marszałka, muszę powiedzieć, że ta inwestycja jest współfinansowana przez Urząd Marszałkowski. Połowę środków właśnie mamy pieniędzy unijnych z tak zwanego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. I tutaj było bardzo duże wsparcie pana marszałka. Dziękuję panu, panie marszałku, za pomoc. Witam radną wojewódzką, panią Lucynę Malec. Witam serdecznie. Witam radnych powiatowych, którzy zawsze są na naszych uroczystościach. Witam pana radnego powiatowego, pana Romana Łucarza. Przyjechał z dalekich Wietrzychowic, ale zawsze u nas ostatnio jest. Witam pana Jacka Chudymę, radnego powiatowego. Witam naszych radnych powiatowych z naszej gminy, pana Tomasza Stelmacha i pana Mariusza Tyrkę. Witam członka zarządu powiatu tarnowskiego, pana Pawła Augustyna. Witam wszystkich radnych gminy na czele z panią przewodniczącą Wiesławą Miterą. Witam i cieszę się, że jest z nami pan komendant policji Tarnów Centrum, pan Jan Pytko. Witam bardzo serdecznie gospodarza sołectwa. Jest pan sołtys? Jest pan sołtys. Witam pana Nowaka. Witam radnego, specjalnie radnego z miejscowości Łękawka, Zbigniewa Filera. Witam przede wszystkim was, drodzy mieszkańcy wsi Łękawka oraz mieszkańcy gminy Tarnów. Życzę miłej, spokojnej uroczystości i również wspaniałej zabawy na zakończenie lata. Dziękuję bardzo. Widzę tutaj moją koleżankę, panią burmistrz sąsiedniej gminy, panią Teresę Połoskę. Witam serdecznie. Dziękuję za przybycie.